Dobra, nagrywam. Ale nie w pionie, ty. Nie w pionie. Co? Siemka. Słuchajcie, teraz wam pokażę, jaka jest różnica między dubletem a podwójnym strzałem. Bo narobiło się dużo dubletów, tribletów, fourbletów, fivebletów i innych jakichś tam dziwactw, które nie wiadomo do czego są. A wiecie dobrze, że przede wszystkim trzeba to wszystko sprawdzić i wrzucić gdzieś w nasz system działania. Czy to działania cywilnego, czy działania wojskowego. A że jesteśmy cywilami, trzeba to wrzucić w system działania cywilnego. Nie ma strzelania do kogoś 5 razy. Szybkie strzelanie do kogoś 5 razy to już jest od razu, jak to się mówi, na pewno 3 miesiące siedzimy. A więc tak, podwójny strzał. To jest podwójny strzał. Czyli jeden strzał celowany i drugi strzał celowany. A teraz będzie dublet. A to jest dublet. Widzicie różnicę? Widać różnicę. Dublet, w dublecie chodzi o to, że pierwszy strzał jest celowany, a drugi leci kulka śladem tej koleżanki, która wyleciała pierwsza przez lufę. I powinien wejść, tak jak widzicie, widać? Widać. Zbliż tam Andrzej, żeby nie było. No, trochę znosi, ale znosi, bo wiatr wie. O dziwo, te dwa był ten wolniejszy, a te rozstrzeliły mi się przy dublecie. Ale słuchajcie, o co tu chodzi? Właśnie tu chodzi o to, żeby właśnie ten podwójny strzał, który sobie strzeliłem, to się strzela po to, żeby z każdym następnym takim podwójnym strzałem przyspieszamy. Jeśli widzimy, że wchodzą mi w cel, to przyspieszamy. Właśnie po to, żeby dojść już do tej ostatecznej szybkości, czyli uważaj, nie wchodź mi, czyli po prostu wyrzucamy i jest szybki dublecik. Żeby to nie było, że strzelamy podwójny strzał. To jest podwójny strzał. Dlatego ten podwójny strzał jest takim ćwiczeniem przygotowawczym do tego, żeby lepiej strzelać te dublety. Żeby w momencie, tak jak teraz mamy około 3 metrów, nie czaić się zbytnio z celowaniem. Wyrzucamy i oddajemy dwa szybkie strzały. I tyle. Amen. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.